czy zdarzyło Ci się kiedyś nic nie opublikować na Instagramie z podróży? Bardzo często się zdarza, że to znaczy z każdej podróży coś publikuję na Instagramie, bo jakby pozwoliłam już, zgodziłam się na to, że dzielę się moim życiem, aczkolwiek na wakacjach, na wyjazdach bywają dni, w których nie dotykam telefonu. Jest bardzo dużo sytuacji, których nie nagrywam, które zachowuję dla siebie i osoby, która ze mną spędza czas. Staram się rozgraniczać, uważam, że wszystko musi mieć swoje granice, nie dać się zwariować i wtedy człowiek jest szczęśliwy. Planujesz jakieś wakacje teraz? Tak, przede mną ogromna wyprawa, spełnienie marzeń. Już wkrótce zdradzę więcej. Nie chcę tutaj jeszcze przedpremierowo o tym mówić, ale obiecuję, że niebawem na moim Instagramie wszystko powiem. To będzie przygoda życia, dość długa przygoda i już się nie mogę doczekać. Powiem tylko tyle, że to będzie na drugim końcu świata i jestem przeszczęśliwa, że to już za około 3 miesiące. Czy to będzie jakiś program nowy? I don't know. Pomidor. Co możesz zdradzić jeszcze? Że to będzie bardzo daleko i będzie bardzo gorąco i będzie cudownie. Kto będzie Ci towarzyszył? Będzie mi towarzyszył mój menadżer, będzie mi towarzyszył operator i będzie towarzyszył mi mój chłopak. Czyli taki osobisty program Karolina Gilon dookoła świata. To Ty powiedziałaś, ja tego nie powiedziałam. Zapraszam wszystkich serdecznie na YouTube, na Przeambitni bardzo trudne słowo, subskrybujcie. Zapraszam.